Dzień dobry, witam wszystkich we wtorek, 8 dzień maja, Łukasz z tej strony, Fibonacci Sidium School. Tym razem niemiecki indeks DAX. Wyznaczamy największy układ korekcyjny w tym ostatnim impulsie wzrostowym. No, nawet na oko widać, że ta fala spadkowa jest największa. Także odkładamy jej projekcje, sprawdzamy, gdzie może być docelowy zasięg spadków. No, widzimy, że z pomocą przychodzi nam mierzenie FE100, czyli poziom 12805. Do tego należałoby dodać ostatnie mierzenie tej fali wzrostowej, czy też tego ostatniego impulsu wzrostowego. No tutaj widzimy, że 61,8 już gdzieś tam w bliskim położeniu się pojawia. To jest dla nas bardzo dobra informacja, dlatego że kombinacja akurat mierzenia FE100 i 61,8 wewnętrznego mierzenia jest bardzo mocnym technicznym poziomem, mocnym klastem, który statystycznie rynek widzi i całe szczęście reaguje na wysokości tego typu mierzeń. Także to jest dla nas bardzo ważna informacja, że te spadki mogą zakończyć się w okolicach 12,800. To po pierwsze, natomiast po drugie ten układ może się wypełnić i w tym miejscu może być znaczące odbicie. Często widzimy takie motywy, że rynek dochodzi na dużej dynamice, pojawia się pierwszy popyt, pojawia się retest, tak zwane podwójne dno tego klastra i wtedy atakujemy tutaj ten układ na ostatnim szczycie, czyli robimy podwójny szczyt. Bardzo możliwe, że ten motyw się wypełni, natomiast na samym początku oczywiście musimy wyczekać sam moment ataku na 12 800 i według mnie ten poziom na DAX-ie zobaczymy.